body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Nie jest to oczywiście jeszcze pewne, natomiast no, najprawdopodobniej jest to jeden z ostatnich odcinków w serii. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że zaraz wyjeżdżam na działkę. Tak naprawdę dzisiaj mamy sobotę. Sobota chyba 25 albo 6 lipca. I tak naprawdę dzisiaj będę nagrywał po odcineczku podczas przerwy w sprzątaniu i podczas przerwy w robieniu takich rzeczy jak mycie samochodu albo pakowanie się na wyjazd. Więc troszkę tych odcinków nagram, 3, może 2, może 4, zobaczymy, ale też no, muszę tutaj jeszcze sporo rzeczy w domu zrobić, żeby przygotować domostwo na powrót mojej żony i córeczki. Także dzisiaj jestem, jutro już mnie nie ma i tak naprawdę to, co dzisiaj nagram i powiedzmy zrenderuję i wrzucę na kanał, jeszcze się pojawi. Także myślę, że tak do mniej więcej 8, 10 może sierpnia odcineczki będą. A potem jak los pozwoli, to będę starał się powoli na przykład wracać do streamowania. Zobaczymy, czy to wyjdzie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak trzeba będzie zrobić. No ja wrócę na początku sierpnia z działki i zobaczymy, co będzie możliwe w dłuższej perspektywie. Na pewno mnie to nagrywanie odcinków cieszy. Dawało mi to fajne. Jest to fajna rozgrywka. Zresztą też zrobić sobie taki... założyć sobie taki kaganiec, w cudzysłowie, na codzienne nagrywanie albo na nagrywanie odcinka na każdy dzień jest fajną zabawą i nie wiem, czy nie będę do tego wracał. Tylko nie wiem, czy ETS-ik jest odpowiednią grą ku temu. Zobaczymy. Natomiast na pewno zdecydowanie fajnie się bawię. Powróciły takie do początku mojego streamowania. Jest mi z tym milutko. Jedziemy, słuchajcie, dalej idziemy do Uppsali. Wieziemy tam przesyłki pocztowe. Ja! Tak nieśmiało zgaduję, że to są raczej pakiety wyborcze na wybory. To prawda, się one odbyły jakiś czas temu, ale w sumie były tak świetnie zorganizowane, że jakby teraz mieli rozstawać wyborcy, to bym się nie zdziwił. Była ta aktualizacja ETS-a, tak? I teraz jakby zobaczcie, w ogóle zupełnie inaczej wygląda ten GPS. Mamy na górze te czasy, nie na dole, jakbyś tak nie mogę się przestawić. Uważam, że przedtem to było bardziej czytelne. No ale zobaczymy. Boję się tylko, że raczej, kurczę, nie zdążę dojechać do promu przed spaniem, bo mam 4 godziny do spania. A w 4 godziny to ja, ile ja przejadę? Niezbyt dużo. No zobaczymy. Tak byłoby idealnie, słuchajcie, żeby nie spać. To byłoby idealne rozwiązanie. Zjedź drugim zjazdem. Ale sami wiecie, jak to wygląda często, no. Ja teraz, że tak powiem, gonię kredyt i to mi wiąże ręce. No chcę na pewno, chciałbym spłacić chociaż jeden kredyt. W teorii, jak nie będzie mandatów, to ta kasa plus jakiś tam przychód od pracowników powinien mi wystarczyć na spłatę
tego najmniejszego kredytu, bo tam mi zostało jakieś chyba 34 czy 5 tysięcy złotych. I bardzo bym się z tego cieszył, natomiast no, oczywiście posiadając świadomość, że wejdę na minus oczywiście, ale no, idzie fajnie, jakoś tak pieniążki zarabiam. Jak jest tylko taka możliwość, chciałbym te kredyty spłacać, żeby więcej tego zarobku szło dla mnie, że muszę się rozwijać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Po tyle, jeżeli chodzi o moje zyski, nie? Skręć w lewo. Przegapiłem jakiś fotoradar? Idziemy, słuchajcie. Dobrze, że jest podwójna droga, tak? To jest jakby duży plus. A może, wiecie, może spróbować się skupić na tym, żeby nie dawać mandatu, żeby nie dostawać mandatów, bo już 1000 poszedł z hakiem. No ale też no, nie mogę oszukać. No śpieszy mi się. Śpieszy mi się, bo chciałbym dojechać przed spaniem, bo są 4 godziny. No jak będę jechał powiedzmy tak stówkę na godzinę, to jest szansa, że się uda to zrobić, to z hakiem. Bo tych kilometrów nie ma tak dużo, bo to jest 700, mi pokazuje, ale mam tylko 500 do przejechania, więc przy ładnej, dobrej, szybkiej prędkości jest to możliwe, żeby dojechać do promu, do przeprawy promowej przed spankiem. To by było idealne rozwiązanie, bo wtedy nie tracę, tak? A pamiętajcie, że jakbym chciał spać dwa razy, to minie mi 8 godzin na sen i tam kilka godzin znowu na spanie, więc na pewno zajdzie mi rata kredytu. Tutaj na szczęście te przesyłki pocztowe nie są ciężkie, więc to jakoś idzie. Tylko 11 ton. Trzymaj się lewej strony. Takiej prędkości oczywiście nie jestem w stanie utrzymać cały czas. Kurczaki. Żyję na krawędzi, nie? Tak jeżdżąc. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Na prędkość super schodzi. A gorzej, jak mi teraz jakiś samochód wyskoczy. Trzymaj się lewej strony. No, przy takiej prędkości to ręczny nie pomaga. Chyba jakoś poszło. Ale będzie skręt w lewo. Może jakimś cudem trafimy znowu na autostradę, to będzie można pocisnąć. No ale ten kawałek z tą prędkością 140 km na godzinę to naprawdę było coś. Muszę przyznać.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Dobrze idzie. Paliwka mi powinno starczyć, wiadomo. 3 godziny do spania. Te 3 godziny do spania mnie martwią, to jest kurde słabe. Jak daleko jestem? Poczekajcie, bo już jakieś 3 godziny jechałem. Mniej więcej. Jechałem 3 godziny z Wilna. I tutaj mam 3 godziny. Kurde, no tak... Trzeba cisnąć bardzo szybko. Nie wiem, czy zdążę do spania to zrobić. Bo tu jest jakieś kurde 55-60% tego kawałka, tak? To jest jakieś 40-45, więc... Może się nie udać, ale... Jak ktoś nie walczy, to na pewno nie wygra, nie? Jedziemy. Trzeba cisnąć, słuchajcie, na 100%, po prostu. To, co lubicie najbardziej. Jedź prosto. Kurde, włączyłem sobie ekran. Boże, jak jestem upośledzony. Poczekajcie. Włączyłem słuchawki niekulturnie i to spowodowało, że... no cóż. I to spowodowało, moi drodzy, że wyszedłem z gry, a byłem na zakręcie. Musicie mi wybaczyć. Ile mamy? 690. No dużo. No dużo, ale co mam zrobić? Słuchajcie, trzeba jechać. Trzeba się na maksa rozpędzić. Musimy wrócić do tego, co było. I starać się jak najszybciej dojechać do punktu. Jedź prosto. Nie wiem, czy to się uda. Tak teraz patrzę, to raczej tego nie widzę. Kiedyś się nie uda dojechać przed spaniem, ale... No im dalej przejedziemy, tym lepiej. Trzymaj się lewej strony. Trzeba się... Trzymaj się lewej strony. Rozpędzić i walczyć. Jedź prosto. Tak, włączyłem słuchawki, bo kurczę, nie wiem, co kamera, ale właśnie tylko jedna słuchawka mi działa, tylko prawa. I chciałem, wiecie, włączyć sobie test słuchawek, ale jakby oba kanały, i lewe i prawe działają, natomiast z jakichś powodów, nie wiem z jakich, Całe głosy z gry, tylko na prawym, z prawym uchu słyszę, nie? Zjedź z ronda. I nie wiem, o co kaman. Tylko tutaj słyszę. Nie kumam. Ale już lepiej nie kombinujmy, jedźmy. Było 6.40, teraz zostało 6.10. No minęło pół godziny.
No niestety, muszę naginać przepisy na każdą możliwą stronę. Tylko się tak troszkę modlić w duchu, że nie trafię na fotoradar albo na policję. Dobrze, że mamy chwilowo z górki, to troszkę może uda nam się prędkości złapać. Policja, oczywiście, ale nie zobaczyli mnie. Ciekawe. Nie wiem, czemu mi nie daliście mandatu, ale się cieszę z tego bardzo. Nie wiem, czy nie był znak, że fotoradar jest, ale chyba nie. Jedź prosto. Bo już bym dostał mandat. Aha, jednak był. Dobra. Policja, świetnie. To jeszcze kolejny mandat dostanę. Trudno. No, pracownicy zarobili mi jakieś 6 tysięcy i już tyle na tak poszło. Wam mówiłem, że jestem najlepszy w tą grę. Jedź prosto. Ale zawsze mówię, mam po to pracowników w WDS-ie, żeby mi zarabiali mandaty. I to się jakby sprawdza, nie? Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Jak czas? 2:20, jakieś 200 km jeszcze przejadę. Trzymaj się lewej strony. Jak to wygląda na mapie? No nie, no 200 to będzie gdzieś tutaj. Nie wyjadę. Gdzieś przed Widawą pewnie trzeba będzie stawać. No ale trudno, no jedziemy. Już teraz... Teraz to jest za późno. Nie ma co zwalniać. Szkoda, bo to oznacza, że... zejdzie mi rata kredytu przed dojazdem na miejsce i to mnie smuci. Chciałem tego uniknąć. Pójdziemy spać, będzie na przykład 10, potem pójdziemy spać jeszcze raz. Z powodu promu i tak naprawdę dojedziemy, będziemy mieli tam, nie wiem, z 8 tysięcy zamiast 36, tak? Znaczy 8 tysięcy zamiast 20, tak? Więc będziemy mieli znowu 20 tysięcy, o, mandat, świetnie. Zjedź pierwszym zjazdem. No dobra, także już nie ma co cisnąć chyba tak naprawdę. Tyle poszło na te mandaty, że to się nie uda. To są takie właściwie chyba małe fotoradary, takie zupełnie inne. Ja ich już kurde nie rozpoznaję. Wiem, że są takie duże, widać je z daleka. W Anglii też są takie słupki, a tu są takie malutkie. Ech. Trzymaj się lewej strony. Nie ma lekko. Thank you.
Dobra, ale jedziemy. Jedź prosto. Jestem ciekawy, jak daleko dojadę. Godzinka została. Za chwilkę mi wejdzie na czerwone spanko i to chyba tak od 1,5 godziny. Zaczyna się ziewanko. Ale wam powiem, że z tym silnikiem naprawdę się ładnie go spędza ta ciężarówka. Kurczę, zobaczcie, 140 na godzinę prawie. Teraz 100 km pochłaniamy jak szaleni. Policja! Oni chyba nie zawsze dają te mandaty, to jest dziwne. No przecież jechałem 140. Ale prędkość, słuchajcie, jest super. Zobaczmy tylko mapkę. Stała godzina. Chociaż jakby jechać z tą prędkością, to mamy tak naprawdę miasto. A może się uda? Słuchajcie, może się udać. Trochę żałuję tych mandatów, ale to są jakby naczynia połączone, tak? Dostałem mandaty, bo jechałem tak szybko, więc jakbym nie jechał tak szybko, to bym tak daleko nie dojechał, więc tak jak wam mówiłem, co mi czasem radzicie, żebym włączył mandaty, mówię, ale to jest kara dla mnie, że szybko jeżdżę, więc one muszą być. Jedziemy. Może jakimś cudem się uda dojechać, zobaczymy. No prędkość 140 to wiecie, nie ma lipy. Także trzeba będzie zwolnić. Bo to przejadę, ale już kolejnego zakrętu, który jest ostry, to nie. Skręć w lewo. To jedziemy, ale szczęście. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jesteśmy w Widawie. Skręć w prawo. Wasze zdrowie? Także wieziemy pakiety wyborcze, miesiąc po wyborach, ale co z tego? Na rondzie, co z tego, słuchajcie? W naszym państwie wszystko jest możliwe. Widawałam tutaj ładny mostek. Pytanie, co to oznacza? Że zrobię sweet focie na miniaturkę. To światło źle pada. Poczekajcie, trzeba trochę podjechać dalej. Teraz może będziemy w świetle. Bo tam byłem w cieniu. Już trochę lepiej. To tak. Ta strona jest chyba ładniejsza.
I umieścimy na przykład. Te ładne dźwigi portowe na miniaturce. O. Będzie ok, będzie ładnie. Jedziemy dalej. Policja, no nie mogę jechać tak szybko, jak policja jedzie, no. Zjedź z ronda. Policja mnie chciała oszukać. Ale chyba dojechaliśmy i to jest super. Jednak 140 na godzinę robi swoje, nie? Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Pierwsze zapłacimy. Zapłacimy jeszcze trochę euro za przejazd, więc spoko, ale. Ale chyba nam się uda właśnie przejechać przed spankiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I jeszcze mandat od policji, którą potrąciłem przedtem. Genialnie! Genialnie! Jestem najlepszym kierowcą w ETS-ie. Chyba wszyscy to wiecie. Polaris Lines. Śmigamy za 1108 godzin. Właśnie, to jest czas snu, więc tak naprawdę dojedziemy i będziemy mogli jechać już już w dzień po spanku. Jest szansa, że do tej 12 dojedziemy, czyli do daty, kiedy tu dojedziemy. No, mandaty niestety zepsuły mój plan. I nie będę w stanie kredytu spłacić, ale i tak jest nieźle chyba. Jak nie teraz, to później się to zrobi. Przygotuj się do skrętu w prawo. To prawda, moi pracownicy jeszcze mogą coś tam zarobić. Tak mi się wydaje. Czy są w trasie, czy nie? Zobaczmy. Czy moi pracownicy są w trasach teraz? Czy śpią? No jeden w trasie, drugi śpi. Więc nie dorobią dużo. Skręć w prawo. Tak naprawdę w tej chwili, za chwilkę muszę zająć się już wynoszeniem śmieci i rzeczy do piwnicy, żeby powoli kończyć tą fazę remontu. Potem muszę jeszcze sprzątać, muszę umyć autko, więc troszkę tych pierdół jeszcze muszę porobić. Znaczy powiem wam tak, bo jest też możliwe, że będę nagrywał ETS-ika na działce na przykład, nie? Jak będę, jakiś tam odcinek dziennie wieczorem, jak córeczka zaśnie, jest to wszystko możliwe. Natomiast no to ja i tak dopiero wyrzucę, jak wrócę, nie? Już nie pędzę, bo tutaj widzicie, są takie wąskie drogi. Trochę ciężarówek. Teraz mi tak bardzo już na czasie nie zależy.
A jednak jak tam w Estonii były te drogi szersze, było pobocze i przede wszystkim nie było tyle krzaków, więc było widać, czy coś zazwyczaj, czy coś jedzie z daleka, szczególnie, że były światła, nie? Była noc, a teraz tak naprawdę nie wiem. A tu wszędzie pod górkę. Wiecie, bym z przyjemnością wyprzedził te ciężarówki, ale realia są jakie są. Przygotuj się do skrętu w lewo. To jest moje minę zadowolenia, prawda? Żeby nie było. To lubię najbardziej, nie? Tak naprawdę, jak na to patrzę, to co trasę mam jakieś 2-3% uszkodzenia pojazdu, nie? Do 15% to nie jest problem, nie? Gorzej się robi później, bo silnik się wyłącza. To ja mogę troszkę pocisnąć, bo mamy. Trzymaj się prawej. Bo mamy autostradę. Nie, tutaj nie będziemy, trzeba go puścić. Zjedź w prawo. Teraz się może udać minimalnie przyspieszyć. Widzimy przed sobą pustą drogę, mamy autostradę albo trasę szybkiego ruchu, więc raczej, więc można jechać. Jedź prosto. No, zostało 50 km, to już pikuś. Obok jakaś wywróteczka z gruzem, to jest spoko. Chyba mieli remont kuchni. Trzymaj się prawej strony. No i tak naprawdę jest dobrze. Spanie mamy za 8 godzin, także jeszcze pojechać zjedź można. Zaraz będzie kredyt, ale tak naprawdę dojedziemy, bo dojedziemy i może nawet tego dnia, czyli dzisiaj w grze, uda nam się zrobić. Uda nam się, moi drodzy, zrobić tą spłatę kredytu. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz wygrywamy 16 tysięcy, 12 zejdzie. Czyli plus 16 będzie jakieś 30, 2 minus 20 będzie 20, więc w sumie tak wracamy do dobrego punktu 20 tysięcy kredytu, 20 tysięcy kasy. Mniej więcej na zero wyszliśmy. Zobaczymy. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Trzymajcie lewej stron. Jednak za dużo manatów dostałem w tej trasie, nie? I to jest minus. Skręć w lewo. Wracamy do punktu wyjścia, ale tak to jest, jak się wozi pakiety wyborcze, nie? To się nie zwraca. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jesteś u celu. To są polskie, patriotyczne pakiety wyborcze, słuchajcie. Dobrze, dojechaliśmy. Długa w miarę trasa, jak na mój level i moje możliwości. Możemy sobie coś znowu rozwinąć. Myślę, że... zobaczmy. Ganga czwarta nam daje 3% więcej. 5% więcej za wysoką wartość. Tutaj też 5. Dostała na czas. Słuchajcie, na tym koncie mamy 33 000. Będzie jakieś 21 po spłacie kredytu. A ja teraz, no cóż, włączę renderowanie. Mógłbym to spłacić, tak? Bo to jest 32 000. A wiecie co, akil, będę na minusie, ale spłacę. To troszkę niższa rata kredytu zejdzie. Jednak jakoś tam się udało. Więc myślę, że nie ma co płakać. W następnym odcinku oczywiście wchodzimy na minus. Ale sumarycznie... rata kredytu nam się zmniejszyła do 11 500, więc jest to jakiś progres. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia i piąteczka, cześć.